Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Trendy Okulary. Jeżeli oglądacie mnie po raz pierwszy, to pokrótce się przedstawię. Nazywam się Magdalena Moczulska i jestem optyczką i optometrystką z ponad już 15-letnim doświadczeniem. Prowadzę swoje własne salony optyczne w Tychach, do których bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Dzisiejszy film będzie o eleganckich okularach z podziałem na różne typy kolorystyczne. Mam dla Was przygotowane 8 przykładów opraw i pokażę Wam, na co zwracać uwagę, jeżeli chcecie mieć eleganckie oprawki. Ale zanim przejdziemy do treści filmu, to mam Wam kilka informacji na początek do przekazania. Jeżeli nosisz okulary i zawsze masz kłopot z wyborem odpowiednich okularów, z podjęciem decyzji, co będzie dla Ciebie najlepsze, albo masz wątpliwości, jaki masz kształt twarzy i jakie okulary do Ciebie mogą pasować, to zapraszam Cię do pobrania bezpłatnego e-booka. Link do niego znajdziesz w opisie do tego filmu. Jeżeli jesteś z moich okolic, ja jestem z Tychów, czyli ze Śląska, albo jesteś w stanie dojechać, chciałabyś wybrać się na dobór indywidualny do moich salonów, to zapraszam Ciebie serdecznie. Szczegóły tej oferty i szczegóły doboru okularów ze mną znajdziesz też w opisie do tego filmu. Więc teraz tak, przejdziemy sobie już do opraw, jakie mam dla Was przygotowane jako wersje właśnie takie eleganckie. I słuchajcie, utarło się, że najbardziej eleganckimi oprawkami będą czarne ze złotym dodatkiem. Tak się, myślę, zakłada, że jeżeli szukamy czegoś eleganckiego, to tak samo jak i sukienki, która jest tak zwaną małą czarną, albo okularów, to jeżeli chcemy, żeby były eleganckie, to muszą być czarne. Natomiast, kochani, wcale być tak nie musi, bo tak naprawdę niewielu z nas będzie pasował taki typowo czarny kolor. Jest dużo typów kolorystycznych, które będą wyglądały źle w czerni, dlatego mam Wam do pokazania oprawki, które będą eleganckie, które będą stylowe, ale niekoniecznie będą w czarnym kolorze, bo tylko czarny w czerni dobrze wygląda, tak na 100% typ kolorystyczny zima. Ale dobrze, to przejdźmy po kolei, zaczniemy od omówienia poszczególnych typów kolorystycznych, tak w skrócie i w bardzo dużym uproszczeniu, a potem pokażę Wam oprawki, które są eleganckie i które będą do Was pasowały. Więc zaczynamy tradycyjnie od wiosny i najprościej. Wiosna to jest jasna blondynka o jasnych oczach, ale takich, które są bardziej kontrastowe z twarzą i ma ciepłą karnację. Opala się zwykle na złoto. I do wiosny w zasadzie, jeżeli chodzi o takie okulary, które będą eleganckie, to będą pasowały dwie opcje. Już Wam pokazuję. Pierwsza z nich to jest złoto. Złoto zawsze będzie eleganckie, zawsze będzie na czasie. Złote oprawki mogą być zawsze takim elementem, który doda Wam klasy. Więc mam pierwszą opcję. To są oprawy właśnie typowo złote, z ozdobą, taką, która nie jest zbyt nachalna, bo jeżeli mnie oglądacie, czy obserwujecie też na innych portalach społecznościowych, to wiecie, że ja nie lubię opraw, które mają logo, jakieś duże logowanie. I zobaczcie, to jest złota oprawka, bardzo klasyczna, bardzo elegancka. I eleganckie okulary wcale nie muszą być tylko kocie. Mogą być też geometryczne, mogą być też w takim kształcie bardziej prostokątnym, bo też się tak właśnie jakby utarło mówić, że jak chcemy coś eleganckiego, to musi być koniecznie kocie, ale wcale nie. Zobaczcie, to jest taki bardziej prostokąt, lekko może zaokrąglony i to jest model, który doda Waszej twarzy właśnie elegancji. Jeżeli jesteście wiosną, to druga opcja na eleganckie oprawki to będą oprawy, które są wykonane z tworzywa, ale które są w takich jasnych, neutralnych, nudziakowych albo półtransparentnych oprawkach, półtransparentnych kolorach. Więc jak zobaczycie sobie na przykład takie okulary,
One będą eleganckie ze względu na kształt. Nie mają jakiegoś dużego logowania, które jest bardzo takie nachalne, bo elegancja to nie jest duże logo. To jest jakby przeciwieństwo, tak? Żebyście to pamiętali. I to jest też fajny model, właśnie klasyczny, stylowy, elegancki dla pani wiosny. Jak widzicie, wcale nie musi być czarny. Te kolory akurat ze mną będą się zlewały, bo ja jestem typem kolorystycznym ciemniejszym, ale chcę Wam pokazać, że to jest też wersja, która będzie dodawała, że Waszemu wizerunkowi elegancji i stylu. Natomiast, jeżeli jesteście typem bardziej chłodnym, czyli mówimy teraz o lecie, to lato też będzie typem jasnym, ale będzie miało chłodną karnację, odcień włosów tak naturalnie będzie chłodny, a jeżeli chodzi o tęczówkę oka, to ona będzie raczej jasna, ale będzie się bardziej tak zlewać z białkiem. Będzie to oko nie będzie takie błyszczące i wyraziste jak u wiosny, ale będzie raczej takie troszkę jednak bardziej rozmyte. I do takiego typu kolorystycznego, z racji też na chłodne podtony, najlepiej będą pasowały chłodne kolory. I już Wam pokazuję przykłady. Srebro jako pierwsze. To jest też srebrna oprawka, która będzie, słuchajcie, elegancka, ale jednocześnie nie będzie kocia, bo nie każdemu kocie oprawki też pasują. Zobaczcie. Myślę, że model też z niedużym logowaniem, bardzo lekki, bardzo wygodny. On jest bodajże z tytanu. Tak, dokładnie, jest z tytanu. Dla mnie to nie jest odpowiedni kolor. Ale jeżeli zobaczycie, to też jest oprawa, która może być elegancka. Będzie w takim stylu właśnie do marynarki, do białej koszuli świetnym dodatkiem, jak najbardziej. A jeżeli już chcecie pójść w stronę koniecznie kocich opraw, to mam coś w szarości i z dodatkiem srebra. W ogóle opraw, które mają dodatek srebra, tak jak tutaj, jest mega mało. Więc większość producentów, projektantów robi złote dodatki. Srebro naprawdę jest wyjątkiem. I ta oprawa dlatego jest super przemyślana, bo jest półtransparentna, nie przytłacza, słuchajcie, tak jednolitym tworzywem. Ma takie delikatne smaczki tutaj szare i ma srebrny dodatek. Więc dla kobiety, której pasuje po pierwsze koci kształt, taki albo taki mocniejszy, bardziej geometryczny, bo ona nie jest taka typowym kotem do góry podniesionym, to będzie świetna, bardzo, bardzo fajna i bardzo dobra opcja. Więc mamy chłodne, jasne podtypy, słuchajcie, załatwione. I przejdziemy sobie teraz do jesieni. Ja jestem też typem kolorystycznym jesień. I o jesieni powiemy wtedy, tak najbardziej oczywista to jest pani o rudych włosach, z piegami, taka, która będzie właśnie już na pierwszy rzut oka będzie widać, że ona jest właśnie typem jesiennym, ale też to mogą być inne podtypy, bo jesień może być też ciemna i może być zgaszona. Ja jestem akurat jesienią zgaszoną. Najlepiej tego typu osoby wyglądają w kolorach jesieni, czyli właśnie w tych kolorach, które teraz są super modne, czyli w bordo, w śliwce, w szylkrecie przede wszystkim i w kolorach takich zielonych, czyli w takiej butelkowej zieleni. To są najlepsze kolory dla tego typu kolorystycznego. I ja mam, bo ja uważam, że najlepiej elegancki z tej palety kolorystycznej dla jesieni jest właśnie szylkret. Zobaczycie dwie opcje. Prostokąt ze złotym dodatkiem, więc idealnie wpasujący się w tą kolorystykę, w tonację jesieni. Wyglądają one w ten sposób. Będzie to model właśnie super do marynarki, do jakiejś białej koszuli, czy koszuli w jakimś innym kolorze, kremowym na przykład.
bardzo elegancki, biurowy, ale dający taką pozycję. To są oprawy, które podkreślają Wasz status też. Jeżeli lubicie, kochacie koty, to mam też kocie oprawy właśnie w takim stylu ze złotym dodatkiem. Natomiast pamiętajcie, jeżeli nie macie twarzy okrągłej albo owalnej, Wasza twarz jest bardziej prostokątna, trójkątna i założycie taką kocią oprawkę, a jesteście już w wieku średnim, to koty mogą Wam dodać wieku, dodać powagi, więc na to zwracajcie uwagę. Dlatego ja akurat myślę, że kształt koci to jest chyba najrzadziej wybierany przeze mnie kształt moim klientkom. Bo on nie jest dla każdego i nie każdemu poprawia wygląd twarzy. Ale ten model, jeżeli Wam będzie pasował, to może wyglądać naprawdę fenomenalnie. Więc mamy jesień i to są takie dwa najbardziej eleganckie, klasyczne kolory i też kształty, które będą pasowały właśnie dla jesieni. I została nam jeszcze, słuchajcie, zima. Wzięłam akurat dwie oprawki, może nie tak w 100% dopasowane, bo mają złoty dodatek, ale to jest taki niuans, to nie jest na Waszej twarzy, tylko na załóżniku, więc nie będzie to, myślę, przeszkadzało. No chyba, że nie lubicie. I to też nie jest kocia oprawa, ale mega elegancka, czarna, dla zimy. Właśnie, nie powiedziałam Wam, zima to jest osoba, która ma typ kolorystyczny chłodny. Najczęściej może mieć ciemną karnację i ciemne włosy, będąc takim typem południowym, może mieć jaśniejszą karnację i ciemne włosy, niebieskie oczy w typie takiej królewny Śnieżki, albo w ogóle być tak chłodna, że w ogóle nie pasuje do innego typu kolorystycznego i to wtedy też będzie zima. To są takie, słuchajcie, trzy warianty, trzy opcje, jeżeli chodzi o zimę. I dla zimy najlepsza będzie właśnie między innymi, ale jeżeli chodzi o oprawki eleganckie, to najlepsza będzie czerń, taka jak tutaj. Prawda? Czyż nieładna? Klasyczna, stylowa, to jest oprawa, która, jeżeli takie kolory Wam będą pasowały, będzie powodowała, że wyglądacie w nich świetnie. I tutaj druga opcja, widzicie, to jest geometria, więc niby to jest model, który jest modowy, który jest taki bardziej w trendach osadzony, ale on też może być elegancki. To nie jest powiedziane, że jak coś jest mocno w trendach, to nie może być eleganckie, bo ta oprawka jest bardzo, bardzo elegancka i stylowa, tak jak widzicie. Fajna, prawda? Mam nadzieję, że Wam się podoba. I to są wszystkie moje propozycje, słuchajcie, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobały moje propozycje i że skorzystacie też na moich poradach, że to Wam pomoże bardziej świadomie wybrać okulary dla siebie, takie, z których będziecie się czuć idealnie, które będą perfekcyjne. Na dzisiaj to są wszystkie inspiracje. Jeżeli ten filmik był dla Was wartościowy, to dajcie koniecznie łapkę w górę. Zachęcam Was także do subskrybowania mojego kanału. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!